To nie są wymarzone tygodnie dla sympatyków warty Poznań. W niedzielę zieloni po raz czwarty z rzędu przegrali w ekstraklasie, tym razem na wyjeździe z Krakowią 0 do 2. Niestety straciliśmy bramkę po naszym błędzie, po naszej stracie, i, i staraliśmy się zrobić wszystko, żeby odwrócić losy spotkania. Daliśmy. To boju wszystko, co mamy. Największą ofensywę, którą, którą mogliśmy dzisiaj jeszcze uruchomić. Niestety, w końcówce druga bramka zabiła mecz. Kolejna strata punktów sprawiła, że warciarze na dobre zadomowili się w strefie spadkowej. Do bezpiecznego 15 miejsca zespół Piotra Tworka traci tylko dwa punkty, ale Legia rozegrała dotąd dwa mecze mniej. Drugi sezon po się jest bardzo trudny, bo też już wszyscy Cię znają, wiedzą na co Cię stać. Tobie mogą się starzyć gorsze momenty. No i pojawia się to odwieczne pytanie, czy warta jest na tyle silna kadrowo, żeby te wyniki powtarzać, żeby gdzieś tam na tyle... Na stałe zadomowicie w środku tabeli? Wydaje się, że bez konkretnych zimowych ruchów na rynku transferowym ani róż. Rok temu, powie w świeżości, dały drużynie styczniowe wypożyczenia Makany Baku i Maciej'a Żurawskiego. Ta różnica w ofensywie do poprzedniego roku no, tutaj mam na myśli jednego piłkarza Baku tak? także to jest, to, jest, to jest po prostu e, w takim zespole, jak wyrwiesz takiego zawodnika, który robił. Naprawdę niesamowite rzeczy, jeśli chodzi o ofensywę. Brakuje kucimskiego, który jest pewny, który strzelał te gole, no to to jest problem. Problemem numer jeden pozostaje brak skuteczności. Warta zdobyła do tej pory jedynie 8 bramek, co jest najgorszym wynikiem w całej Lidze. Warta już we wszystkich rozgrywkach od prawie 10 godzin nie zdobyła gola. No i tu widać, że to jest największy problem. Zresztą te 8 goli, które wspomnieliśmy, to też jest taki obraz zakłamany trochę przez ten mecz z górnikiem Łęczna, bo w jednym meczu Warta strzeliła 4 gole. I w pozostałych dziesięciu meczach też warta strzeliła mhm. tylko cztery gole. Zielonym życzymy przełamania impasu w niedzielnym spotkaniu ze Stalą Mielec. Warta podejmie rywala w Grodzisku Wielkopolskim.